Cześć. Witamy w kolejnym odcinku do Smalu. Z nami gość specjalny, Felek. No nie wiem, czy taki specjalny. Mam nadzieję, że zaraz dotrze nasz prawdziwy gość, Róża Jasionowska. Zapraszamy. Naszym dzisiejszym gościem jest Róża Jasionowska, która opowie o wolontariacie na Smalu. Róża, czy wolontariusze są rzeczywiście potrzebni na Smalu? I na czym polega ich praca? Są bardzo potrzebni, bo bez nich Smal w ogóle by nie istniał. Ich praca polega na przygotowaniu tego wydarzenia od samego początku. Dlatego też przyjeżdżamy do Grabowa już kilka dni wcześniej, żeby tam się odpowiednio zintegrować, omodlić to spotkanie, żeby też podzielić się na sekcje, bo działamy w kilku sekcjach, które odpowiadają zapotrzebowaniom. Logistyka, żywienie, recepcja i są na Smalu bardzo potrzebni. No dobrze. A co właściwie trzeba zrobić, żeby zostać takim wolontariuszem i jakie trzeba spełniać wymagania? Przede wszystkim trzeba chcieć. Chcieć pomagać, chcieć działać. Jeśli ktoś odczuje w sobie taką chęć, to musi uzupełnić formularz na stronie. Formularz zgłoszeniowy jest na stronie cdmlublin.pl. Bądź też zgłosić się do Emiki Wasilewicz, która w tym roku opiekuje się wolontariuszami. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to trzeba kierować do niej. Przez wiele lat odpowiadałaś za wolontariusza, ale też byłaś wolontariuszką poniekąd na Smalu. Jak długo tak naprawdę trwa Twoja przygoda ze Smalem? No już od samego początku. W sumie tak trafiłam jako organizatorka od razu w te struktury. I co roku staram się być na tym wydarzeniu. Są dla mnie też bardzo ważne. Ty również możesz zostać wolontariuszem spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej. Wystarczy, że wejdziesz na www.cdmlublin.pl i wypełnisz formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy również na kolejny odcinek do Smalu już za tydzień.